Artykuł powstał dzięki wam głównie ze składek z patronite. Cześć witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kontynuacja tematu dzieci imperatora i fulgrima. Mamy kontynuację, e, kontynuację, kontynuację władca dzieci imperatora odrzucił brata w bok, bo wtedy to by tam wiecie, walczyli. Władcy żelaza, władca Perturabo i Fulgrim tam coś tam, coś tam coś tam robili. Pamiętacie z poprzedniej części? Na pewno pamiętacie. Włońc władca dzieci imperatora odrzucił brata w bok. Ten, rozlazłym łukiem, przeleciał ku krańcowi szybu, gdzie runął w stukocie tłuczonych me tłuczonego metalu i kryształu. Krew tryskająca z piersi Perturabo znaczyła trajektorię lotu. Leżał nieruchomy, jego ciało zdruzgotane, jakby pozbawione życia. Uwaga wszystkich Astartes w komnacie zwróciła się w kierunku prymarchów. Zrozumieli, że nadciąga wiekopomna chwila. Feniks nie był już tym samym bytem, który stąpił na powierzchnię planety. Unosił się w powietrzu ponad dnem szybu, ten zaś nie słał już swej zielonej poświaty w niewypowiedzianą ciemność nad sobą, lecz już całkiem niejako emanował, po prostu coraz bardziej przytłumionym światłem. Pancerz Feniksa błyszczał witalnością, jakby tysiąc gwiazd było w nim stłoczone i czekało, by wyrwać się ku wolności. Jego oczy, jak bliźniacze czarne dziury, puste, a zarazem głębokie, jak u najwspanialszej porcelanowej lalki, wyglądały jak wrota do poziomu doznań możliwego do pojęcia tylko przez szaleńców i tych, którzy do ich osiągnięcia gotowi byli dotrzeć wszędzie i poświęcić wszystko. Gdy Fulgrimowi do osiągnięcia ostatecznego pragnienia brakowało już absolutnie niewiele, Perturabo odzyskał świadomość i dość sił, by dźwignąć się na równe nogi. Ruszył w kierunku brata z kamieniem Małgetar, mocno zaciśniętym w pięści. Spojrzał bratu w oczy, w nadziei, że ujrzy w nich chociaż ktę pokory czy smutku za to, co uczynił, choć odrobinę wstydu za to, że próbował zabić kolejnego brata. Nie dostrzegł niczego, a jego serce pękło, gdy zrozumiał, że Feniks, którego znał, odszedł już dawno i odszedł na zawsze. Nie wyobrażał sobie, że ktoś może zajść tak daleko, by stracić wszelkie szanse na odkupienie. Do władcy żelaza dotarło w końcu, że jego brat już nie próbował zostać aniołem, planował stać się bogiem. Wykrzyczał mu prosto w twarz, że ludzkość już dawno wyrosła zwierzeń w takiej istoty. Zdegustowany pragnieniami, zdegustowany pragnieniami brata cisnął kamień, tą energetyczną pijawkę daleko w szyb. Nagle w powietrze, nagle powietrze przeszył bolterowy ogień, który ściął z nóg kilkoro dzieci imperatora. Na zdrajców nacierała grupa kosmicznych marins odzianych w czarne pancerze. Ich na ramienniki, zdobione pancerną, były pancerną e, rękawicą, to Astarte z X Legionu, żelazne dłonie. Natychmiast doszło do potyczki, w której lojaliści za żarcie nacierali na tych, którzy porzucili jedyne słuszne drogi władcy ludzkości. Pęta starcia coraz bardziej zacieśniała się wokół prymarchów. Perturabo był jednak jakby zmuszony do pozostania na kolanach, Fulgrim unosił się nad ziemią, wyglądali jakby połączeni, byli w jakimś transferze energii, którego nawet ogień bitwy nie był w stanie unieszkodliwić. Legioniści XIII i IV legionu ścierali się wokół, salwy ognia huczały, wystrzeliwane w tej z powrotem. W trakcie starcia wierny imperium kruczygwardzista imieniem Kin odnalazł ciśnięty kamień Maugetar. Jego kalkulacja była wręcz instynktowna, skoro był to klejnot tak pożądany przez Feniksa, należało go zniszczyć. Nie rozwodząc się nad tematem, chwycił bolter, jednego z poległych dzieci imperatora, przyłożył wylot lufy do artefaktu i pociągnął za język spustowy. Osłabiony władca żelaza momentalnie odżył, gdy jego wcześniej wyssane siły życiowe zostały uwolnione. Lewitujące ciało władcy III Legionu wygieło się, jakby rezonując z uwalnianymi przez zniszczony małgetar energiami. Zawierał on nie tylko ukradzioną Perturabo energię, wewnątrz znajdowała się ich połączona esencja, potęga zdecydowanie większa niż zwyczajna suma ich sił, potęga, która zdolna była napędzić apoteozę tak brutalną, że tylko połączona energia życiowa dwóch Prymarchów mogła to osiągnąć. Panoplia, ta zbroja, wypalała się na ciele Feniksa, łuszcząc się w złotych płatach niesionych przez huraganowy podmuch, odkrywała jego nagą, potwornie opuchniętą sylwetkę, Ciało, które płonęło gorącem hutniczego pieca. Widmowe płomienie, błyszczącego różu i purpury, omiatały jego ciało długimi językami. Głodny ogień, czekający by go pochłonąć, jeśli tylko jego skupienie spadnie, choć odrobinę. Władca żelaza wreszcie zdołał podnieść się do góry. Gdy się zaś wyprostował, dźwignął na ramię również Forgebreakera. Fulgrim ujrzał w oczach brata, brata tylko własną śmierć, po czym wyszczerzył się, bo wiedział, że to musi się stać. Młot szerokim łukiem, przypominającym ruch kata, na egzekucji ruszył, by dostarczyć wyrok, stało się, czaszka, a za nią całe ciało Feniksa zostało rozłupane w pół. Eksplodowało pod siłą ciosu młota bojowego, a płacz jego zniszczenia był zarazem wrzeszczącym okrzykiem narodzin. Wybuch czystej energii wyrwał się ze zniszczonych tkanek, wypełniając komnaty, wież światłem tak oślepiająco jasnym, że nie dało się na nie spoglądać. Niczym nowo nowonarodzona gwiazda, niesamowite żarzenie było e, teraz ważniejsze od wszystkiego wokół. Obecni byli świadkami odrodzenia w ogniu, powstawania nowego ciała z popiołów starego. Wszystkie oczy zwrócone były ku światłu, choć było pewnym, że najpewniej doprowadzi obserwujących do szaleństwa a co najmniej pozostawi ślepych, ślepymi. Przez przerwy między palcami dłoni, którymi zasłaniali oczy przez lśniące odbicia, byle tylko nie patrzeć bezpośrednio, obserwowali zjawisko ra na raz wspaniale niesamowite i tragiczne, połączenie brutalnej śmierci z gwałtownymi narodzinami. W samym środku kuli światła unosiła się sylwetka, jednak nawet Perturabo potrzebował chwili, by uwierzyć w niemożliwość, na którą patrzył. To był fulgrim, nagi, Pierwotny, wręcz dziewiczy, jego ciało nieskalane żadną z dziwnych ozdób, których się dopuścił, perfekcyjne jak w dniu, w którym stworzył go imperator. Jego plecy wygięły się, a kości poczęły rozdzielać się strzaskiem, brzmiącym jak strzały, jego ciało jeszcze przed chwilą, tak idealne, stało się plastyczne, jakby płynne, formując się raz za razem w kolejny kształt, jakby niewidzialny artysta pracował nad nim jak nad gliną. Kończyny rozwinęły się, jak u człowieka witruwiańskiego, to ten wiecie, ten gość taki w kole, rysunek Leonarda da Vinci, hmm, zaczęły się rozciągać, wydłużać i splatać, nogi połączyły się w całość i sformowały wężowy ogon. Skóra zaczęła się pogrubiać, pojawiły się gadziełuski i zachodzące na siebie płytki hitynowego pancerza. Perturabo z niedowierzaniem spoglądał ku rodzącemu się ze śmierci jego brata stworzeniu. Był zrozpaczony świadomością, że mimo wszystko tym, e, e, znaczy był właśnie, właśnie tą kreaturą był właśnie Fulgrim. Okazało się, że to, co zniszczył władca żelaza, było tylko śmiertelną powłoką. To, co błyszczało teraz, e, to niematerialny awatar światła i energii, duszy i pożądania. Ujawniał się właśnie niesamowity akt woli. Stworzenie, które samo wymuszało swe narodziny ze względu na tak ogromne pragnienie istnienia. Na twarzy Fulgrima malowała się maska udręczonego zachwytu, agonalnego bólu znoszonego w szczęściu ze względu na obiecaną po nim przyjemność. Nagle. Dwa obsydianowe rogi wyrosły z jego skroni, zakręcając się ku tyłowi jego czaszki, twarz pozostawiając nietkniętą na podobieństwo niewinnego dzieci dzieciątka, wzniósł się ku chaosowi, osiągnął apoteozę. Oto stał się książę nienarodzonego, lord wśród niszczycielskich potęg, wybraniec i umiłowany czempion Slanesza. Nowonarodzony, demoniczny książę zakończył przemianę i postanowił odejść. Pozostawił bratu zaledwie lakoniczną wiadomość, że pewnego dnia spotkają się znowu. A ich więzi zostaną odnowione. Uniósł w górę ręce i to te więcej niż dwie, a snopy światła jak zasłona wyrosły w miejscach, gdzie znajdował się on i dzieci imperatora, po czym oni wszyscy jego zdradzieccy Astartes zniknęli w błysku tajemnej energii teleportacji. Po zniknięciu trzeciego Legionu świat koronny Idris począł się dosłownie zapadać, nie było już źródła energii w centrum planety, siła dusz zmarłych Eldarów, która do tej pory utrzymywała planetę w całości, zaczynała zawodzić. Kwestią czasu było wessanie planety przez supermasywną czarną dziurę w sercu Oka Terroru. Po przeciwnej stronie rozpadliny pozostali przy życiu legioniści żelaznych dłoni zebrali swoich rannych i wycofywali się, umykając przed rosnącymi szczelinami i otwierającymi się w gruncie pęknięciami. Z nienawiścią spoglądali na Perturabo, ale postanowili, że priorytetem jest wydostanie się ze skazanej na zagładę planety. Zdawali sobie sprawę, że stając do walki z Władcą Żelaza, nie mieli szans na opuszczenie planety żywi. Ten z kolei nie ścigał ich, umożliwiając ucieczkę, skoncentrował się na wyporowadzeniu swoich wojowników z walącej się Cytadeli. Z pokładu swojego okrętu flagowego żelaznej krwi, Władca IV Legionu oglądał, jak ostateczna śmierć dosięgała eldarski świat koronny. Statek próbował następnie wyrwać się z orbity, ale siła, z którą przyciągany był przez środek oka terroru, nie zwalniała uścisku. Zupełnie jakby chciała mścić się czy udowodnić coś realnemu kosmosowi. Wiele mniejszych jednostek, które podążały za Sisyfeum, już zostało wciągniętych do wewnątrz potężnej czarnej dziury. Tylko największe statki posiadały silniki na tyle potężne, by przeciwstawić się nieubłaganej sile ciążenia, a i to tylko przedłużało agonię. Doradcy Perturabo stali cierpliwie w milczeniu wokół swojego pana, oczekując na rozkazy. Ten orzekł, że zawsze parł naprzód, nigdy się nie cofał, w związku z tym, zamiast próbować uciekać przed byciem wciągniętym do oka, to wlecą wprost w jego źrenice. Chociaż jego doświadczeni w dowódcy byli przekonani, że jest to niepotrzebne samobójstwo, władca żelaza poinformował, że Fulgrim przepowiedział im kolejne spotkanie. W związku z tym. To nie w środku czarnej dziury pisane było żelaznym wojownikom e, spotkać swój koniec, naprzód wiodła więc tylko jedna droga. Jego ludzie zabrali się więc za wykonanie rozkazu i flota dziesiątego legionu zanurzyła się głęboko w sercu oka terroru. Po masakrze na Isztwanie 5 rebelia mistrza wojny rozlewała się po galaktyce przez kolejne siedem standardowych lat. Jej płomienie spowiły niemal całe imperium, pogrążając je w straszliwej wojnie domowej, która w historii zwana będzie herezją Horusa. Dzieci imperatora były już tylko cieniem swoich minionych, chwalebnych osobowości, jeszcze nim ostateczna bitwa o terrena dobre się rozpoczęła. Zostali w pełni pochłonięci przez pragnienia slanesza, a po przyzwoitości zwojownika czy choćby człowieka nie pozostał nawet ślad. W czasie, gdy pozostałe zdradzieckie legiony szturmowały imperialny pałac, trzeci e, legion zwrócił się ku niewinnym obywatelom świętej planety. Rozpoczął się szalony festiwal gwałtów, terroru i okaleczania który mimo swej skali zaledwie łechtał ich pochłaniający wszystkie inne uczucia, inspirowany przez Selanesza głód, hedonistycznych doznań, przyjemności i bólu, zarówno zadawanego, jak i otrzymywanego. Miliardy teran zostało zniewolonych i potraktowanych jak ludzkie świnki morskie lub surowce, półprodukty służące dzieciom Imperatora do wytworzenia coraz potężniejszych stymulantów i narkotyków. Kolejni wykorzystywani byli jako ofiara, ciała stające się gospodarzami dla demonicznych zastępów Slanesza, ściąganych ze spaczni do udziału w bitwie. Kolejni byli w końcu zwyczajnie zażynani na miejscu, by zdradziecki marin mógł odczuć ulotną przyjemność wynikającą z brutalnego mordu. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat Dzieci Imperatora i Fulgrima, co będzie dalej po herezji, jak będą wyglądali, e, 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 będą, będzie wyglądał Legion, Usłyszycie w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.